Krótka, ale już tradycja. W wakacje oazowicze archidiecezji krakowskiej jadą na rekolekcje, a biskup Robert ich odwiedza. To był taki przekrój bogactwa kościoła, bo akurat tak się złożyło, że dzisiaj odwiedziliśmy 9 grup i od najmłodszych dzieci, gdzie dzieci Boże, pierwsze stopnie dzieci Bożych, poprzez oazę nowego życia i domowy kościół, czyli małżeństwa, które wraz z dziećmi przeżywają swój czas rekolekcyjny. To jest takie bogactwo wakacji w archidiecezji krakowskiej. Można spełniać marzenia. No, mi się bardzo podoba właśnie, że przyjechał do nas biskup, bo zawsze chciałam się zobaczyć właśnie z biskupem. Poszerzać wiedzę. Szkoła liturgii i namiot spotkania to najbardziej, bo dużo się na nim dowiaduję. I też ostatnio się dowiedziałam, że czasami się źle modlę. Poznałem dużo osób i mi się tutaj bardzo podoba. Byliśmy na wycieczce na wieży widokowej, na której też było bardzo fajnie. I czekać na niespodziewane. Największe nadzieje wiążę z wycieczką, która ma się odbyć za chyba 3 dni, ale ksiądz nam nie chce zdradzić, bo to ma być ponoć niespodzianka. W czasie spotkań każdy mógł zadać pytanie w interesującym go temacie. 9 odwiedzonych grup. Oznacza więc setki pokonanych kilometrów, ale jeszcze więcej rozmów czy wyjaśnionych wątpliwości. Widzę, że te spotkania są bardzo radosne. Ksiądz biskup, który przyjeżdża na to spotkanie, rozmawia z dzieciakami, z młodzieżą, zadają mu potężną ilość pytań, więc nieraz one są zabawne. Odpowiedzi są rzeczywiście też bardzo ciekawe. No chyba ze względu na to, że ksiądz biskup ma duże też doświadczenie pracy, czy to z dziećmi, czy z młodzieżą, ale także i doświadczenie takiej pracy misyjnej. Nie było widać sufitu, tylko takie właśnie chmurki. No to pięknie wyglądało, to były wielkie brawa, ale co się stało? Później ten typ opadł i musieli zamknąć szkołę w tym dniu już. Także byliśmy bohaterami. Poza czerpaniem z bogactwa kościoła, spotkania z młodymi to okazja do tego, żeby podzielić się z nimi doświadczeniem lub udzielić rad. Starałem się może tak po prostu jakoś zachęcić do tego, aby jeszcze bardziej otwierali swoje serca dla Pana Boga, na to, co Pan Bóg chce im powiedzieć, na ten plan, który każdy z nas otrzymuje od Pana Boga, aby chcieli z tą drogą iść. A dla tych, którzy jeszcze będą przeżywać już za niedługo swoje rekolekcje, no, chciałbym zacytować to, co święty Jan Paweł II powiedział w 1978 roku, w dniu rozpoczęcia swojego pontyfikatu. Nie bójcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Myślę, to jest to. Czas rekolekcji jest czas takiego otwarcia drzwi Chrystusowi. No. Czasami ciężko jest wyjechać, ciężko jest ruszyć się z domu. To jest ten strach. Nie bójcie się. Więc nie bójcie się, jedźcie na rekolekcję i otwierajcie swoje serca dla Pana Boga. Piotr Ćwik, Archidiecezja Krakowska.